No jeżeli już rozmawiamy o Zenku, to mogę tobie zdradzić taką małą tajemnicę. U nas od Sylwestra, od imprezy waszej sylwestrowej, Zenek jest naprawdę numerem jeden klikalności. Naprawdę, on jest, przeżywa teraz renesans swojej kariery. No ty bardzo dużo z nim pracujesz, więc musisz go znać prywatnie. Jakim on jest człowiekiem, kiedy kamery gasną? Bo wiesz, w telewizji widzimy go jako miłego, ciepłego, takiego szlachetnego człowieka. Jak jest naprawdę? I on jest właśnie dokładnie taki sam, jak gasną wszystkie reflektory i tak dalej. I to naprawdę w nim najbardziej szanuję i wydaje mi się, że dzięki temu jeszcze bardziej właśnie lubię jego muzykę. Coś w tym takiego jest. Wiesz, jak to jest, jak oglądasz film z ulubionym aktorem, widzisz go w tej roli i potem widzisz na przykład jakiś wywiad z nim i ta osoba jest inna, taka niemiła, niefajna, jakaś taka snobistyczna. To od razu jakoś tak przestajesz lubić to, co robi też artystycznie, profesjonalnie. A u pana Zenona, i właśnie śmiesznie tak chciałam powiedzieć anegdotkę po pana Zenona, bo na przykład ostatnio było też tak w Sylwestra, że mieliśmy razem jakiś wywiad i potem jechaliśmy z powrotem do hotelu z kierowcą. Ja mówię, no panie Zenonie, jak tam u pana? I się odwrócił, pani Ido, dlaczego panie Zenonie? I jest po prostu sympatycznym człowiekiem i to, co też w nim uwielbiam, to jest to, że na przykład w Zakopanem właśnie na Krupówkach było bardzo dużo osób, które podchodziły, podbiegały, nie dawały mu spokoju, chciały zdjęcie, autograf, no cały czas coś. Ten legendarny pan, który powiedział, że to jest jedno z najważniejszych spotkań w jego życiu, pamiętamy. Dokładnie, ale wiesz, co robił pan Zenon, bo ja tak jakoś czuję obligację, że powinnam tak mówić, chociaż niby jesteśmy na ty. Czekał do ostatniej osoby, z każdym robił sobie zdjęcie, do każdego się uśmiechał, dziękował. I to jest klasa, więc bardzo to szanuję w każdej osobie takiej publicznej, w każdym artyście, jak właśnie potrafi mieć taką klasę za kamerą, jak już mikrofon nie jest włączony i tak dalej. On taki właśnie jest, dokładnie jak go przedstawiłeś, on jest naprawdę taki sam, jest bardzo spokojny też, więc to jest, prawda, ciekawe w jego osobie, on jest po prostu taką oazą spokoju, więc nie ma tam żadnego kłamstwa.